jedno pojemności 3,7 litra i moc 50 koni mechanicznych. Wada pojazdu 1700 kg. Szynia automatyczna, co ciekawe sterowana z przycisków, a nie tradycyjnie drążkiem do zmiany biegu. Czyli rozumiem to, że jest to auto naprawdę nietypowe. A taka ciekawostka, szybko da się jechać takim samochodem? Mimo wagi? Mimo wagi rozpędza się, nie jest dosyć takim żwawym samochodem, chociaż oczywiście nie służy do wyścigów. Duży, nie? Oczywiście nie testowaliśmy maksymalnej prędkości, tutaj nie sprawdzaliśmy, a na pewno te 80 mil na godzinę da się pojechać. Wow, czyli naprawdę szybko. Drodzy Państwo, autko numer 5. Warto zagłosować, naprawdę piękne. SMS o treści bryka.5 na numer 7248. SMS oczywiście za 2462. Tymczasem krokami dużymi i małymi na zmianę zbliżamy się do bryki numer 8. Jest z nami właściciel. Witam serdecznie, proszę się przedstawić. Generał Panowa. Przepraszam, takie prywatne pytanie. Trzeba mieć własną stację benzynową do takiego auta? Dobrze. To zależy. Nie, nie widziałem.